Siema! Tu Asetra! Jak widać, trochę uległo tutaj zmianie, bo jak widać, baner się zmienił na kanale, no i maskotka się zmieniła, ale no cóż, ja ta sama, haha! Tak, w końcu coś nagrywam! Gdzie ty byłaś, Asetra? Co się z tobą działo? Tłoczyłam się już na Instagramie, po prostu miałam zbyt dużo spraw, bardzo ważnych spraw przez ostatnie miesiące i no nie miałam zbytnio czasu na nagrywanie i no cóż, no nic z tym nie mogę poradzić, no ale... No jestem, ludzie, ja zawsze tu byłam i zawsze tu jestem, zawsze patrzę! Wielkie oko wielkiego brata, tak? Halo, ja tu jestem! A tak, wracając do sedna sprawy, przychodzę do was filmikiem, dosyć krótkim, ale bardzo przyjemnym. LPS Creator, tak, nominowała mnie na niego Sirgaki i bardzo ci dziękuję, bardzo. Mam co do nagrania, nie będzie przynajmniej nudy na kanale. I poza tym, oprócz tagu mam do zaplanowania, jeszcze miałam, tak, dwa odcinki serialu, co najmniej w tygodniu. No i oczywiście planuję też maraton dla was pod koniec sierpnia, albo tak w połowie, druga połowa sierpnia, tak? No, tak. Więc no, szykujcie się na to, że będzie spam filmikami teraz, bo jak wracam, no to wiecie, taki Mortal Kombat, że hello, hello. Dobra, może lepiej przejdźmy do pytań, Boże. Pytań jest 7, więc no cóż, pójdzie dosyć szybko, myślę, i gładko. Pierwsze pytanie, z czego robisz krew? Krew robię... Halo, nie przejęzyczuj się, ty, halo, halo, ziemię da setry. Krew robię ze zwykłego spożywczego barwnika od doktora Edkera. Myślę, że jest to łatwy i bardzo realistyczny sposób, żeby uwydatniać krew, żeby była bardziej realistyczna, a nie taka dosyć sztuczna, jak się robi na przykład farbą plakatową. No cóż. Ale szczerze powiem, że i tak czy siak czasem sobie kiedyś, no kiedyś używałam farby plakatowej, ale jak znalazł się sposób na to, barwniczek się łatwo bardzo zmywa, mi się bynajmniej szybko i łatwo zmywa. Bardzo fajny efekt daje, więc no, naprawdę polecam wam, żeby użyć sobie coś takiego. Drugie pytanie, czy masz customa jako zła postać? Oczywiście, mam. Mam i jest to mój Detiel na przykład, mam też Ciriona, ale taka najbardziej chyba... dosyć taka... jak to powiedzieć, słów mi brak. widoczna zła postać, że widać, że to nie jest nikt taki miły, no to Detiel. Myślę, że jest taki bardziej widowiskowy, o, niż Cirion. Jaki on jest piękny po prostu, ja go uwielbiam. Znaczy, no, wygląda jest cudny po prostu. A uwierzcie mi, że srałam się nad nim. A jego ogon jest tak ciężki do trzymania, bynajmniej wcześniej był, bo jak już tak wszystko się jakby sklepiło, to już jest lepiej, ale na sam początek to, o Jezus Maria, ten ogon się w ogóle nie trzymał, bo ma takie rozgałęzienia, ojej. Nie. O matko, przecież to jest masakra z tym. Pokaż swój ulubiony, własnoręcznie zrobiony mebelek do LPS. Moim ulubionym mebelkiem do LPS jest właśnie oto to łóżeczko dla dziecka. Uwierzcie mi, siedziałam nad nim, o matko, nie wiem jak to mogę liczyć, ale naprawdę siedziałam od, jeszcze to były lekcje, czyli rok szkolny, i ja siedziałam chyba z 8 godzin, żeby zrobić to łóżeczko. Tam nie wiem, gdzie nie, gdzie przerwa jakaś 10 minut, ale no jeśli tak licząc, no to no, no nieźle się siedziałam, tak od chyba 12 bodajże do 20 siedziałam z tym zasranym łóżeczkiem. Musiałam, o Jezus, ile z tym było męczarni, ale to no, efekt jaki jest cudowny po prostu, a to łóżeczko jest takie piękne i się tak mi podoba strasznie, że... Pokaż swój ulubiony, własnoręcznie zrobiony pokój do LPS. Nie wiem, czy mogę to nazwać pokojem, to są bardziej ścianki, aniżeli no, takie pomieszczenie, że wiecie, no, tam są drzwi i wszystko inne takie dupy. Ale no, myślę, że ten
te ściany i zewnętrzne i wewnętrzne, to jest chyba mój ulubiony, można powiedzieć, pokój. Weźmy to w cudzysłowie, że to spokój. A tak naprawdę no ścianki takie, no tam się okiennice otwierają, bynajmniej z jednej strony, bo druga mi się zepsuła niestety. Przez przechowywanie i z mojej winy to poszło. No ale no, to jest chyba mój ulubiony pokój, tak można powiedzieć, bo i wewnątrz jest bardzo fajnie zrobiony i na zewnątrz, a naprawdę siedziałam nad tym bardzo długo, a jest to jedna z głównych ścian taka mi potrzebna, choć nie będzie za wiele widoczna, ale wiecie, no na zewnątrz jest naprawdę potrzebna, no i tutaj i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy używasz kleju na gorąco? Tak, używam kleju na gorąco, ale też używam zwykłego kleju, takiego w sztywce, no i takiego leistego kleju jak Magic czy coś. Klej na gorąco używam. I może nie tak często, bo Andrzejek mi się zepsuł, po prostu postawcie mu świeczkę, on się zepsuł, on tyle lat ze mną funkcjonował i dziwię się, że on jeszcze przeżył. Niestety się zepsuł. Biedny Andrzej, rip dla niego po prostu. Nagrobek mu zrobię. Biedny Andrzej. Zabij mu świetłówka. Biedny Andrzej. I jakich farb używasz? Używam farb akrylowych, plakatowych i farb w sprayu. Myślę, że farby w sprayu to już w ogóle jest taki fenomen u mnie, bynajmniej kiedy ja muszę naprawdę coś pomalować i potrzeba mi do tego dużej ilości farby. A są to takie rzeczy, które na przykład potrzebują takiego jednolitego jakby koloru. W sensie, że nie może być na przykład od pędzla, no, od znaczeń, no to naprawdę farby w sprayu to nie jest też taki drogi wydatek, a macie tego dosyć sporo i naprawdę, no, szczególnie, że też nie używacie tego też zbyt często, ale naprawdę jeśli trzeba, to są użyteczne. Szczególnie na przykład jak macie do wypryskania cały pokój, całe pomieszczenie i naprawdę jest dosyć idealne. I podoba mi się ich efekt zwykle. Czasem trzeba dwa razy pryskać, czasem tylko wystarczy raz i naprawdę efekt jest zadowalający dla mnie. Siódme, kogo nominujesz do następnego tagu? Wiecie, ja nie lubię kogoś nominować i uważam, że każdy może go nagrać, więc jeśli któryś z was ma ochotę do nagrania ten tag, to oznaczcie mnie, nie wiem, napiszcie do mnie na Instagramie albo tu w komentarzu napiszcie, żeby zajrzeć do was na kanał, jeśli to nagracie, bo ja chętnie obejrzę. Jeszcze mi tu kurna jeżdżą i trąbią, nie wiem czy wysłyszeliście, ale naprawdę ja mam tu otwarte okno, powinnam zamknąć. O, masakra! Więc no, to chyba wszystko. Do zobaczenia, kochani. Na pewno najbliższy filmik to już będzie serialik, więc mam nadzieję, że się nie możecie już doczekać. Więc do zobaczenia, do usłyszenia, kochani. Bujaki!